Cześć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Gała Michał, przyjechałem z województwa lubuskiego. Mam aktualnie 21 lat. Uprawiam wszelkiego rodzaju sport, a przede wszystkim interesuję się nagrywaniem filmików. I zawsze tak szybko rozmawiasz? Czy masz stres? I jakie filmiki puszczasz? Przede wszystkim komedii. Staram się rozbawić publikę. Czego się pchasz? Raz mogę tańczyć, tak, śpiewać na scenie. Raz mogę zrobić jakieś komedii, czyli rozśmieszyć publikę. Nie zawsze mi to wychodzi. Zazwyczaj jestem żałosny, ale wszystkie moje filmiki mi się podobają i jestem swoim największym fanem. Ty masz 60 tysięcy followers, tak? 110 tysięcy, tak. O, 110 tysięcy, wow. No to postaraj się rozbawić nas. Tak. W tym momencie? Tak. Niby, że nagrywasz filmik, dobra? Ja jestem kamerą, tutaj mam ten telefon i teraz... Żebyśmy wszyscy się w tobie zakochali, ale to niech pani nagrywa. Tak, leci. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek, w którym Michał pokazuje, że nie dość, że jest człowiekiem, to umie znacznie, znacznie więcej. Teraz jestem panterą. Uwaga! Dziękuję bardzo! Powiem tak, pantera mnie nie rozbawił. No. Co jeszcze masz dla nas? Mogę pokazać się w kąpielukach. O, to pokażę się w kąpielukach! No szybciutko i będziemy nagrywać. I nas to tak. Nas ma rozbawić? Wow, jak szybko! Wow. Chyba najszybszy ever. Ruszaj się! Dla ciebie, Marcin, to było. Dobra, teraz coś w kąpielówkach nagraj. 15 sekund w kąpielówkach. Dobrze. No. Niech pan włączy. Włączone. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Nie kto inny jak Adonis. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić pompeczkę. Skręcę. Ustawiamy się w pozycji wyjątkowej. Rozciągamy swoje knykcie i liczymy. Raz. Podnosimy się z gracją Adama Małysza. Żegnamy się z moją widownią. Ja kreuję swój wizerunek na tego komedianta. Wchodzę do tej głębokiej wody, jestem rzucony do tego ognia. No i pytanie, czy się spalę, czy się nie spalę. Miałem bardzo kiepskie dzieciństwo. Mój tata jest alkoholikiem. Powiem wprost, jak się mieszka z alkoholikiem. Jak się wchodzi do domu, to jedyna myśl to uciec stamtąd. Uciec, być samodzielnym człowiekiem. Dlatego mam właśnie marzenia. Jak miałbym lepszą naprawdę pracę dochodową, to na pewno bym się stamtąd wyprowadził. Bo boję się o swoją młodszą siostrę Gabrysię. Ja już mam swoje lata, ja sobie z tym poradzę, ale jak ja widzę Gabrysię, która ma 11 lat, ja widzę siebie z dzieciństwa. Tego zagubionego chłopca, który się wszystkiego boi. Dlatego nie pozwolę. Ja będę walczył o to, żeby Gabrysia miała normalny dom. Dobra, czas na decyzję. Marcin? Mi się podobasz. Dla mnie tak. Dawid. Dziękuję bardzo. Włożyłeś to tyle energii. Dziękuję ślicznie. Rozbawiłeś nas. Masz piękne ciałko. Damy ci szansę. Przechodzisz dalej. Teraz 15 sekund musisz nagrać filmik, że wszedłeś do programu. Ty, szybko, uwaga, włączamy. Bo... Wszedłem do programu, słuchajcie! Ale ty jesteś taki trochę wariatem, nie? Trochę tak. Ja mam o sobie naprawdę dobre zdanie i mógłbym wyjść nawet na jednego wielkiego, przysłowiowego pajaca. Ja wiem, co w życiu chcę osiągnąć i robię to konsekwentnie z dnia na dzień.